Jest pan najlepszym kandydatem lewicy na prezydenta. Proszę powiedzieć, z jakimi problemami chce pan się zmierzyć na początek, jeżeli chodzi o Polaków, o to, żeby było lepiej? Przede wszystkim prezydent powinien pamiętać o zwykłym człowieku, który przychodzi na bazar i widzi borówki po 40 zł na przykład. Widzi, że ziemniaki kosztują już 3,50 i widzi, że po prostu ceny galopują, a emerytury i zarobki nie rosną w takim samym tempie. I wydaje się, że przede wszystkim prezydent powinien czuć problemy zwykłego człowieka. Dzisiaj tutaj w Płocku spotkałem panią, która dostaje 230 zł emerytury. To jest jałmużna, to nie jest emerytura. Zresztą pani tutaj jest, 230 zł, więc nie da się przeżyć za takie rzeczy. Proszę powiedzieć, bo tutaj osób, które pana popierają w Płocku, komitet, który się tworzy, grupa, to są osoby w różnym wieku. To są ludzie młodzi, ludzie starsi. Rozumiem, że każdy jest ważny i każdy może zrobić coś dla kraju. Dzięki panu. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, jak odbudować wspólnotę, żeby zaangażować wszystkich, żeby ludzi nie dzielić. Widzi pani, są też emocje, są ludzie, którzy są tak podzieleni jak nigdy dotąd. Przecież takich emocji, takich murów, jakie zostały wybudowane w ostatnich latach, jest mnóstwo. I wydaje mi się, że prezydent powinien łączyć, wyciągać rękę do każdego, nawet jak się nie zgadzać. Spotkałem tutaj dzisiaj na bazarku panią, która się ze mną nie zgadza. Wyciągnąłem do niej ręki, ona nie była w stanie wyciągnąć do mnie ręki. A marzę o tym, żebyśmy dożyli takiego czasu, gdzie Polak do Polaka będzie wyciągał rękę, nie będzie Polak Polakowi nie będzie wilkiem. I to jest Polska moich marzeń, o taką Polskę będę walczył. A dlaczego Polacy powinni na pana zagłosować? Dlatego, że szukam tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Pamiętając o przeszłości, myślę o przyszłości i myślę przede wszystkim o zwykłym człowieku, o tym, żeby zwykłym ludziom w końcu godnie się żyło. Jestem zwykłym chłopakiem z Krosna, takiego miasta jak Płock i znam realne problemy tych ludzi. Tak samo jak państwo, robiłem i robię zakupy, znam ceny produktów, wiem, co to znaczy czekać miesiącami w kolejce do lekarza, bo miałem w rodzinie wiele poważnych problemów, gdzie moi rodzice, na przykład mój ojciec, moja mama, czekali miesiącami w kolejce, nie mogąc doczekać się normalnych warunków w służbie zdrowia.